Siema, hejos, jadę właśnie po lawetę, jadę na bazę, lecimy jutro na górną grupę, także kto ma blisko, nie wbija, a ja będę się uczył w ogóle cofać lawetą, nie? Bo do przodu to każdy głupi potrafi jeździć, a zobaczymy, jak mi pójdzie z cofaniem. Ostatnio próbowałem i po prostu słabizna mi to wyszło. Tomek musiał się zaraz przesiadać. Mówi, że po prostu delikatnie trzeba kierownicą poruszać. No ja jeszcze tego nie potrafię, ale jadę, to zaraz zobaczycie, co się będzie działo. W Fordzie Mondeo mam hak. Ostatnio jak z Cenikiem jeździliśmy na miejscówki, to pożyczaliśmy lawetę i tam po prostu coś było zwalone, kierunkowskazy. I no, niebezpieczne to było, bo jak dałem kierunkowskaz Tomek, znaczy jak dał kierunkowskaz w prawo, to lewy kierunkowskaz się palił, jak dał w lewo, to samo było. Na tym haku i na tej wtyczce wszystko jest dobrze, bo tam Radziu lampy wymienił. No i co, na miejscówkę ja pewno wezmę BT, a chłopaki kłady, czyli nie wiem, ostatnia jazda cebulą Tomka. Miał wystawić, nie wiem, czy wystawił na sprzedaż. A muszę wam powiedzieć, z Forda jestem bardzo zadowolony. Mało pali, przede wszystkim. Znowu paliwo po 8 zł. Słabo to ostatnio wygląda wszystko. Zapowiadało się, że to stanieje, a potaniało trochę i lipa. I w tym czasie zostało. Oj, radio działa. Dobra, to jadę. Zobaczymy, jak mi tą lawetą pójdzie. No, tu mam głośno mówiący w tym samochodzie, ale nie mogę sparować iPhone'a właśnie z tym systemem, nie wiem dlaczego. No i patrzcie, tutaj mam jakąś wtyczkę. Już wam pokazuję. Kurde, co tu tak wieje mocno. Tutaj mam wtyczkę na jacka, nie wiem, co tutaj można podpiąć, jakie media. Jak ktoś wie, co tu można podpiąć, to niech wpisze w komentarzu. Chciałbym, co ja bym tutaj chciał podpiąć? Nie wiem, jakiś zestaw do USB na przykład, żeby muzykę odtwarzać z tego, czy to jest taka możliwość, czy nie. Węgiel przywieźli! Wungiel we wiosce jest. Wungiel, czyli ten. PiS miał rację. Ty daj dotknąć. Ty to sam piach jesteś. Gdzie to kupiłeś? Przyjechało statkiem. Coś ty, ale przecież to mokre jest. To się pali? To jest najlepszy wungiel na świecie. Ale ty, taki wungiel, jak ja mogę z tego kulki robić. Bo pan z tego robił. A tak? Z tego robił. Dobra, nie nagrywam, bo to akurat to wstyd. Wysunie kiedy? Ja się umie palić, chodź proszę. Ja? Nie, tu masz gaz, kurwa. Ja mam gaz. Ty już jest bogaty, kurwa. O, się pali, patrz. I to jest ten miał, nie? No. No ale to słabo tą temperaturę daje, no, nie? Jak tam 50 na co mam, po co cieple? Aha. Jak teraz co masz, kurwa, zimno na dworze? Ty jesteś bogaty, ty. Ale te błoto, kurwa, kupili. To nic lepszego nie mieli? Ale to lepiej niż opalami pali. No, no. A co tam słychać? W Polsce? Dobrze. Jak jest, kupa. O, a ładny jest, nie? Renówka, nie? To jest ten stary scenik? No. Takie okienki. I to jeszcze skoro nowa. Przyjęgór, wie pan. O. Jedzie, bo jedzie. A z tym co, Radek? To jest kumpla, tego ze stolca. A. Na chodzie? Co? Na chodzie? A mówiłeś, że nic nie ma. Ale to jest kurwa, to nie moje. Aha.
Przyszedł ten moment, radio. Wszędzie koła od razu tak. Zobaczymy, co potrafisz. Nie za mocno. Nie za mocno. Czyli mam wjechać tu? Nie, to tyłem? Od razu ci odbije. Aha. To pojadę trochę do przodu i co? A po co? Nie? No pewnie, że nie. W którą stronę mam przejść? Spróbuj. Tak. Zobacz, no? Jak ci będzie zawijała. Żeby dupa w tą stronę poszła. Czyli w prawo. Tam, tamtą stronę, żeby poszła. A olera. Otwórz szybę, to ci będę mówił. Część koła, nie w tą, w drugą. Nie za mocno. No, jeszcze, cofaj. Cofaj, jeszcze. Cofaj śmiało. Prostuj koła teraz troszkę, ale wolno, prostuj, cofaj, prostuj. No. Jeszcze. I teraz odbijaj. Tak, no o tak jak teraz. No, nie za mocno. No. No cofaj. No. Teraz w drugą koła. Nie tak. Już nie wejdzie. W drugą, odwrotnie, o. No co, cofaj to. To nie, to tam. Orzech. Już nie wejdzie. Wjechałem czy nie? Nie, nie, cofaj. Nie wejdzie już. Nie wejdzie, bo za późno. Troszkę do przodu dać. Czekaj, Jarku, trochę ja cię pokieruję, wsiadaj. Dobra. Kręć w prawo, na maksa. A do tyłu? Prawo na maksa i do przodu. I do przodu? Do przodu. Jeszcze, jeszcze. Dobra, lewo na maksa. I do tyłu. O, dawaj, kurde, dawaj, idzie. Dawaj, wejdzie śmiało. Idzie. Dawaj. Prostuj. Prostuj, Max, dawaj. Prostuj jeszcze bardziej. Dobrze, już wejdzie. Ale skręca dupę. Dobrze. Odbijaj koła. W drugą. W tą? Nie. Nie, w drugą. W drugą, Jarek. W drugą. Nie. Dobra, daj trochę do przodu. W prawo skręć na maksa. Jeszcze, dobra, w lewo na maksa. Jeszcze. Nie, starczy, w lewo na maksa i do tyłu. Prostuj. I but do tyłu jest twoja. Naprawdę but? Dobra. I tak mi ją przyprowadzisz. Naprawdę? No zobacz co narobiłeś. To poczekaj. Ty no kurde, ekstra. Czyli jak chcę w tą, to w tą. Muszę odwrotnie. Odwrotnie, no. Odwrotnie. Żeby w tą stronę szła, to dupa musi iść tamtą. Samochodu. Mogę ci pokazać, jak to się robi. Patrz. Dobra. Twój samochód ma dziwne biegi. Bardzo dziwne. O, wyrżniesz! Nie, patrz! Nie wyrżniesz! Elegancko! Tak się do tyłu jeździ. I tak mam ci ją odstawić? Tak masz mnie odstawić. Dobra. Lepiej niech nie odstawia tak. Nara. Nara, dzięki. Trzymajcie się. Nara. No, patrzcie, czym Polacy muszą grzać. To, co Radek kupił, ten błoto miał, nie wiem, co to było, błoto, czarne błoto, ponad 2000 za tonę, nie? To jest po prostu szok. No dobra, teraz ja już lawetą przyjechałem tutaj, na bazę i próba cofania moja. Po mojemu, bez pomocy niczyjej. To nara, hejo, trzymajcie się. Czekajcie na filmiki z górnej grupy. Może będzie się działo. Za trzecim razem już mi jakoś poszło. Patrzcie to. Nie jest źle, prawie we wjazd. To nara, hejos. No i stoję ładnie do wyjazdu. Zobaczymy, jak na bazie mi pójdzie.
ładnie światła działają. Dzięki Radio za naukę, dzięki za pożyczenie lawety. Hejos, nara. No, powiem wam, że nawet całkiem dobrze mi idzie manewrowanie tą lawetą. Nie jest źle. Będzie coraz lepiej po prostu. Ale słuchajcie, jaka bida, nie? Z tym węglem, z tym miałem. Czym ludzie, co ludzie kupują i za jakie pieniądze. To jest po prostu tragedia, nie? Nie mam pojęcia, jak można do takiego czegoś dopuścić. Szok. Nara, hejos.